posłanki. Pani marszałek, wysoki Sejmie, panie premierze. Ponieważ pana ulubionym zajęciem jest dezawuowanie słów opozycji i wszelkich pochodzących nie z koalicji rządzącej propozycji, więc pozwoli pan, że tym razem zacytuję pana słowa. Ta polityka, którą prowadzimy od początku poprzedniej kadencji, dała już wymierne pozytywne skutki, jeśli chodzi o najważniejszą miarę bezpieczeństwa finansowego, jaką jest relacja długu publicznego do PKB. Pana słowa z 23 października 2012 roku podczas pierwszego czytania ustawy budżetowej. Za chwilę wejdzie pan na mównicę, panie ministrze, i mam jedno pytanie i prośbę, jak pan tu wejdzie. Niech pan przynajmniej powie przepraszam.